Zespół szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach wzbogacił się o salę multimedialną z prawdziwego zdarzenia. Jest to efekt wygranej w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dziś uroczyście przecięto wstęgę, oficjalnie otwierając nową pracownię. Uczniowie zespołu szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach na brak wrażeń nie mogli dziś narzekać. Poza uroczystą inauguracją roku szkolnego odbyło się jeszcze jedno ciekawe wydarzenie. Oddanie do użytku nowoczesnej sali multimedialnej. Jakiś czas temu szkoła wzięła udział w konkursie pod nazwą Zielona Pracownia. Dziś zbiera tego owoce. Działaliśmy dwuetapowo. Najpierw przystąpiliśmy do części konkursowej, gdzie musieliśmy złożyć odpowiedni wniosek do Wojewódzkiego Funduszu i tam znaleźliśmy się w gronie 21 wyróżnionych szkół. Byliśmy na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o kwotę dofinansowania nagrody. A później już drugi etap dotyczył samorządów. Tam mogły tylko i wyłącznie aplikować samorządy i w naszym imieniu Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wystąpił z kolejnym wnioskiem i otrzymaliśmy łączną kwotę dofinansowania 52 tysiące złotych. Powyższa kwota pozwoliła na utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, fizyczno-chemicznych czy geologicznych. Należy się tylko cieszyć, że taka pracownia zawitała do tej placówki. Oczywiście należy żałować, że tylko do tej, ale zrobimy wszystko, żeby poszczególne szkoły w naszej gminie taką pracownię miały. To podnosi przede wszystkim jakość kształcenia. Zostały wymienione posadzki, zostały zakupione nowe meble. One spełniają wszelkie potrzeby na gromadzenie okazów i to nas bardzo satysfakcjonuje. Sala jest komfortowo przygotowana dla uczniów, tak by oni się mogli tutaj bardzo dobrze czuć. A jakie wrażenie nowa sala multimedialna zrobiła na tych, którzy będą korzystać z niej najczęściej, czyli uczniach zespołu szkół nr 3 w Czerwionce-Leszczynach? Jest tu dużo sprzętów elektronicznych, dzięki którym możemy się kształcić i osiągać cel dalszy w nauce. Teraz jak jestem tutaj i patrzę na to wszystko, to wow, naprawdę fajne, bardzo mi się podoba ta klasa. Dodajmy, że dzięki konkursowi Zielona Pracownia, organizowanemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na terenie Śląska powstało już kilkanaście multimedialnych sal, a w kolejce czekają następne.